zatrzymajcie się! Mamy bardzo ważną wiadomość! Jaruny, co jest? Dają kaj coś bez pieniędzy? Hoppe, przybliżcie się tutaj! Chodźcie no tu! Mamy bardzo ważną wiadomość! Mamy wiadomość, że za 2 tygodnie mają zlikwidować i zaloć naszą kopalnię. Hubert, skąd ty to możesz wiedzieć? Ja, Walter Hoffman i Alois Grudniok reprezentujemy tu naszą komórkę. Chociażście o tym nie wiedzieli, to chcę wam to powiedzieć, żeby potem nie było żadnego gadania. Czy to jest wiadomość pewno? Pewno, tak jak ja tu stoję. Pewno czy blank pewno? Blank pewno, jeśli ci o to chodzi. Herr von Mischke jako prawowity właściciel tak postanowił, bo może z nią zrobić, co się mu podoba. My robimy jedno do końca miesiąca, a potem adieu, fora z dwora. Sierżant! Już dawno po 1 maju przestańcie się huśtać na naszych plecach. August, nie rajbuj i nie wrzesz tych głupot, bo nie masz 12 lat. I wiesz tak samo jak ja i my tu wszyscy, co się sam świeci. Jakby tak było, to by to już dawno ogłosili, nie? Nie ogłosili i nie ogłoszą, bo się boją rozruchów. Będą z tym czekać do ostatniej chwili. To przysięgnijcie, że to jest prawda, co tam godocie. To uwierza. Jak chcecie, możemy przysiąc. To przysięgnijcie na Pana Boga jedynego. Na Pana Boga nie możemy. Bo jako niewierzący moglibyśmy obrazić uczucia wierzących. Nie możemy przysięgać na coś, czego prawdopodobnie... Było, nie było. A wszystko inne możemy przysiągać. To przysięgnijcie na najmłodszego sam na dole. No to kto sam jest najmłodszy? Antek Szpila albo Jaś. Kaj oni są? Jaś, bo on jest lutego, a ja styczniowy. Jaś, chodź sam bliżej. Tak jak sam widzicie Jasia przed nami. Przysiągamy, że nasza kopalnia wolą pana Ericha von Mischke ma być zalaną, co postanowiono na posiedzeniu zarządu spółki. A data likwidacji wyznaczono na 18 sierpnia. Punkt. To są pierony. Skoro nie boskie, albo dwie baby na kupie. Proponujemy się temu przeciwstawić, bo... Hajmy to, jeśli chcą! W Niemcach albo w Polsce. No haj! Żeby sam Niemiec robił, co chce. Będę se musiał z tym von Herr i jeszcze osobiście pogodać. Ja proponuję, żeby dziś nie iść do przodków, ani też nie wyjeżdżać nawet. Co ty na to? Ja jest zdaniu, że trzeba przegłosować to, co powiedział sierża. Co ty, August, na to? Ja jest za demokracją. Wybieg ją z mlekiem i gorzową matką. No to kier jest za myślą sierży, niech podniesie ręka w górę. Dobra. Kto się nie zgodzą? Szósta 10. Siednijcie teraz. Koło wybieramy komitet strajkowy. Musimy wybrać komitet, który będzie rozmawiał w imieniu wszystkich z dyrekcją. Stanie naprzeciw nieprzewidzianemu i będzie dbał o porządek sam na dole. Kogo proponujecie? Godej. A niech już tak będzie jak jest. To znaczy sierża, Grudniok i Hoffman. Ja przeciw nim nic nie mam. Ja też się zgodzę, ale proponuję do nich jeszcze 2. Co 5, to nie 3, nie? A to Augusta Mola, bo choć mu pysk nie wyparzony, wie czego chce. I Franka Bule, który choć nie godo nic jest, taki są. Widzę z tego, że są 2 sprawy do przegłosowania. Pierwszą, kto jest za składem 3-osobowym? Kto jest za składem 5-osobowym? Przechodzi skład 5-osobowy. Kto jest za zgłoszonym składem? Kto jest przeciwko? A teraz poproszę wybranych sam do środka, żeby się im wszyscy mogli przyjrzeć. A my zaś, jak wy się nam będziecie przyglądać, wybieremy przewodniczącego komitetu. A
Będzie to ten, co będzie miał pierwszeństwo głosu i w razie czego podpisu. Głosowanie będzie tajne, choć na oczach wszystkich. Jasio, pójdź sam. Ty masz czyste ręce, będziesz zbierał kartki. Siadaj. Czytaj. Siersza? Siersza? Bula? Siersza? Siersza? Co tam jest za cyrkus? Wstawaj do roboty! Harbaj! Mesz Tiger, od dziś nie ma żadnej roboty. Dziś jest strajk. Wy chcecie zaloć kopalnia, a my na to konto nie idziemy do roboty. Od dziś będzie wet za wet. Gdzie jest wasze miejsce? To my świnki! Puśćcie mnie! Stójcie! Stójcie do pierwszego! Zostawcie go, chłopy! Zostawcie go! Co on się do nim? Przynieście nosze! Walter przypilnuje, żeby sam się nic nie stało. Reszta komitetu idzie za mną. Dzwonia 480. Proszę mnie skuplować z dyrektorem. Ja? Sam mówi rębacz przodowy z 11, sierża Hubert. Przewodniczący komitetu strajkowego, który się rozpoczął o 6.10. Na znak protestu przed decyzją o zalaniu naszej kopalni. Żądamy cofnięcia tej decyzji, inaczej... Nie pójdziemy do roboty, ani nie wyjademy nawet. Każdy niech przed spaniem jeszcze pomyśli, co dalej robić. Jak to prowadzić? No mnie takie różne one wodzą po głowie, ale to trzeba wszystko wziąć na spokojne. Wszystko będzie zależało od tego, co się tam dzieje na wierchu. Nic się nie dzieje. Wszyscy czekają. A ci, co panują, wiedzą, że to nasze czekanie jest po stokroć gorsze od ich niego. Papi! Jożek przyszedł, żeby wam powiedzieć, że się pieronem raduje. Pieronem. Nareszcie ktoś wziął tego byka od najwłaściwszej strony, nie? Może nie zdajecie się sprawa z tego, jakieście są teraz ważni. Oto sam ślot, żeby wam to powiedzieć. A tam na górze lotają, samochody wyjeżdżają, wyjeżdżają, policjant stoi na policjancie i sam starosta Wiśniewski zjechał po południu. Widać się w gowach klupią i z podziwu wyjść nie mogą. Co z moją? Siedzi ciągle pod piecem i płacze. Erwin. Mogę cię o coś zapytać? No gadaj. Nie możesz bez niej żyć. Nie mogę. Słuchaj, a jak ją by stąd wylos, to co ona by zrobiła? Nie wiem, ale przypuszczam, żeby zrobiła to, co ty. Nie rozumiem. Uciekłaby od ciebie. Tak uważasz? Tak mi się wydaje. Jak się pisze żądany? Przez Z z kropką. Z z kropką. Do Departamentu Górnictwa powinien pojechać Alois Grudniok, bo on najlepiej go do czystą polszczyzną. A poza tym zapuszczał się już dwa razy do Warszawy. Jeno mi tego nie zabawrać. Ja. Jak się w Warszawie dowiedzą o tym świństwie tu, to utrą nosa tym naszym panoczkom ewangelickim.
Głównym to se Niemce mogą bieda szyby zalewać. Na to mógłby się jeszcze zgodzić, bo co na wierchu to jej. Ale tu, kaś musi zaczynać się pieronie ta granica, kaś musi się ta Polska zaczynać, nie? Alois, dowiedz się tam w Warszawie, od którego metra w dół zaczyna się ten kit. Git? Hubert, zjeżdżają. Ale zaczekaj jeszcze chwilę. Dobra. A wszyscy na swoje miejsca i oporządzić się. Siadać, żeby nie myśleli, że nam zależy. Alois, może ty grzebienia. August, coś ci zgubił? No nie wiadomo, może ksiądz z kolędą idzie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Sprawa jest ganz einfach i po waszej myśli. Dyrektor czeka na komitet strajkowy. Reszta może być na dole. Zarząd zmieniłby. Dał się ubłagać i wyszedł naprzód. Gratulujemy panom zaangażowania najlepszego specjalisty od łamania strajków, majora Suchanka. Die polnische Polizei hat mit meiner Mission nichts zu tun. Policaj, nie wyjadymy ani jeden, dopóki sam w tym miejscu nie zostanie podpisane porozumienie w dwóch sprawach. Raz, że kopalnia będzie cała, a dwa, że żaden człowiek nie zostanie wylony z roboty. Punkt. Nie jest przykro. Tymczasem zarząd ostrzega, że musi sięgnąć do ostrych środków. A my ostrzegamy, że sprawiedliwość i tak będzie po naszej stronie. Ich meine Sie ehren sich. Jela. Jedna. Którego to dziś mamy? 20. Dziś miałem parchać Belgijoki u Rubla. 14. rocznica drugiego powstania. Jak ten czas pierunem leci? A my zaś pod wozem. A kiedy my byli na wozie? Zrobiliście te powstania i co? Polataliście trochę po hołdach? Popukaliście się trochę? Pogonili po polach i kasiokach? I co z tego mocie? Nawet prawa do roboty. Nie wspominając o innych przywilejach. Taki Irwin. Największy powstaniec. Prawdziwy król Polski. Od 5 lat zdychał z głodu. Jest królem. Lepiankorzy na Hongkongu. Przed czorami przyprawiali korona z gówna. A nam chcą te dziury zaloć, nos wyciepnąć i śluz. I tak to wygląda. Albert, nie zgodzą się z tobą. Dali my Śląsk Polsce. To mało. No a przeważnie ci, co dają wszystko, nie dostają za to nic. Tak to już jest. No i co z tego? Ani te wasze powstania, te nasze kopalnie, huty, ani w ogóle te klamory tutaj nie są Polsce potrzebne. Na wierchu panami są Niemcy. A różnica polega ino na tym, że dawniej pilnowała ich policja niemiecko, a teraz polsko. I to jest ten nasz pieruński raj. Opis! Mówi ptoka w klotce! Hubert, posłuchaj ino, czy się to będzie podobać. Chłopy, teraz wam zaśpiewamy, a potem was będziemy uczyć. Polok, zagrajcie melodio. U tych panów wielkich stanów pieniędzy jest dość. Chłopcy, 3, 4. U tych panów z wielkich stanów pieniędzy jest dość. Nie wiem, czy to będzie najwłaściwsze słowo, ale to będzie nasza msza rewolucyjna. Niech wiedzą na górze, że my sam na dole żyjemy pełnią życia. Proszę mnie połączyć z dyrektorem. 3, 4. U tych panów z wielkich stanów pieniędzy jest dość, a na biednym tym górników, robotników, złotników jedny skóra gość, jedny skóra gość.
na cały świat. Ludzik młodym już nie możyć, a pieniążków im przysporzyć i być im za brat, i być im za brat. Już nadchodzi ta godzina, co nie wszyscy wprost, bo jak w kupa się złączymy, prędzej cię zawywalczymy, dla nas lepszy los, dla nas lepszy los. Na Piaśnikach kasztan biały dziwej się, na Piaśnikach kasztan biały, pod nim pańskie konie stoły, a jak stoły dziwej się. Czorne konie, wóz zielony dziwej się. Czorne konie, wóz zielony, Kuby Toniu. Szkoda, że nie widzą tego ci zarządu kopalni. Może by zmiękli. Dziwej się. Siadają w nim trzy panienki. Jak wierzycie? Będziecie się mogli potem wynajmować po odpustach za małpy. Siadają w nim trzy panienki, niedobre mają sukienki, na sukienki dziwej się. Alej przyszedł! Rozstąpcie się, chłopie. Zebryć mi szakiet. Alois, przeciskał żeś się przez Amerykę Południową, czy co? Wentylacyjny obstawiony, musiał jechać przez zamułka. No gody, co tam jest w Warszawie? Chodźcie. Stanowisko Departamentu Górnictwa jest takie same jak zarządu kopalni. Kazalinom wyjechać i dopominać się o swoje na wierchu. Znaczy, że oni popierają onych, a nie nos. Nie ma co ukrywać, chłopi. Tak to wygląda. Przezywali mnie, że nasze postępowanie jest nielegalne, że państwo jest od tego, żeby chronić prawo i ład. A my nie mamy z tym nic wspólnego. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Są nareszcie w domu. Daj mi szakiet. Żonie, niedzielny rzek gang poświęcił. Na pociecha przywiózł rzek wom gazeta. W pierwszej stronie jest dupny artykuł o nos. O, drakońska decyzja spółki Aktionsgesellschaft Till. Bohaterski strajk na kopalni Zygmunt. Jest tam zdjęcie naszych kobiet pod bramą, ale wyraźnie jest Inojasiowa. No? No i co tak siedzicie? Po to my was wybrali? Albert, czego się po nas spodziewać, to my wiemy. Ale widzisz, że się głowiemy. No, słuchamy cię. Ja jest zdanie, że po tym wszystkim, co my tu usłyszeli, trzeba nam przejść na głodówkę i tyle. Jak nas rząd nie popiro, to znaczy, że jest głupszy od nos, albo nos ma kaś. Widzisz, tu się z tobą zgodzą. Przecież nie mogłyby się dać zrobić nas maciorzy. O 14 lat nic niczego z nami nie robią, nie? Kiedyś musi się to skończyć. Jak się sami za to nie wezmiemy, to nam nawet sam Pan Bóg nie pomoże.
On ty się zdaje się do rozgrzeszenia tych lepszych. Co wy na to, Hopy? Ale co? Co, boś zdaje się go do dwóch rzecach, nie? Ja jest zdanio, że trzeba nam zerwać wszelkie stosunki z górą, przyjść na godówka i trzymać się do końca. Albo zaraz wyjadymy. Na nos patrzy teraz cała Polska. A w każdym razie na pewno wszystkie robotniki i wszystkie porządne Poloki. Nie możemy im przeza pokazać teraz zatka. Samo o tym wszystkim piszą. Domy się? Czy się nie domy? Nie, nie domy się. Czy Kier jest większego zdania? Rozumiem, że został podjęty strajk głodowy. Od tej chwili nie przyjmujemy ani jedzenia, ani picia. Dziękuję wam, żeście obrali najprostszą drogę. A teraz zaśpiewamy im akonto. Proszę mnie połączyć z dyrektorem. Ja. Budnik panów z wielkich stanów, pieniędzy jest dość. Zapolowie? Naprzód! Chłopy, zrobiliście już swoje. Wyjeżdżacie na wierch. Hubert, przepraszam cię. Zawitaj krąbą chleba, masłem smarowana i dwa kieliszki wódki, o jest dobrze zrobione.
zawitaj, śledziu słony. Jeszcze niemodrony, jeszcze żeś nie obdarty, a już żeś zeżarty. Przyszła śmierć pogórnika i chłopie z zymckami, a górnik się od strachu schował pod stąplami. Niech wiedzą, że milczeniem jest nasze przekonanie niż życie. Niech do nich dojdzie, że miejsce, w którym człowiek robi, jest miejscem świętym. I wolno mu je odebrać. Ale nie wolno tego, co święte, niszczyć. To jest największe barbarzyństwo, jakie znam. Jak długo tam siedzimy, nad tym ja rozmyślał. I choćby nie wiem co, dźwigamy wielki obowiązek na swych plecach. Dla wszystkich górników. Dla zwyczajnej czci ludzkiej musimy temu sprostać. To są przyczyny, przez które postawię mój wniosek. A teraz głosujcie. Kto jest za wnioskiem Franka Bulli? To jest przeciwny. Dziękuję. Co gadać z dyrektorem, tu Hubert Siersza. Hubert Siersza. Mam zaszczyt przedstawić wam ostatnią uchwałę strajkujących. Żądamy jak jeden, żeby nas zaloć razem z kopalnią. Takie jest nasze życzenie i wola ostatnio. Słysza dzwonek? Słyszysz. Wygraliśmy. August, Jasio, odbijajcie winda, wyjeżdżamy na wierzch. Godołek ze starostą Wiśniewskim przyjmują nasze warunki.
wielkich stanów.